Chyba dzisiaj się uda. Nawet pogoda nie jest taka zła. O cholera! Dobry wieczór wszystkim. Jest 3:45 rano, 18 września 2018 roku, a przede mną chyba jedna z najciekawszych sesji lotniczych nad Warszawą. Pora w drogę. Dobrze, tak pokrótce wyjaśnię, o co chodzi, bo możecie nie wiedzieć. Tak naprawdę podczas swoich wszystkich lotów nad Warszawą ani razu nie leciałem o wschodzie słońca. A to z tego względu, że trochę nie ma skąd tego zrobić, ponieważ lotnisko na Babicach jest czynne od 8 rano. No, o starcie, zakręcie nie ma co mówić. Modlin jest lotniskiem kontrolowanym, więc tam też nie byłoby to proste. No i tak wschód słońca jakoś jeszcze nie został uwieczniony, a pomyślałem sobie, że do albumu Poland on Air warto by było zrobić taką sesję, o której jeszcze nie było, dlatego udało się znaleźć sposób. Jedziemy do Sobieni Królewskich, tam mamy samolot i około 6 rano wystartujemy, żeby tak o 6 być w okolicach Warszawy. Co więcej, polecimy od zachodu. To jest też taka strona Warszawy raczej nieeksploatowana, jeżeli chodzi o latanie turystyczne, ponieważ to nad Wisłą się lata, tam jest taka trasa turystyczna. Od zachodu chyba nikt jeszcze tak nie latał. No i zobaczymy tak naprawdę, czy kontrolerzy nas w ogóle gdziekolwiek wpuszczą i czy uda się jakiekolwiek zdjęcia fajne z tamtej perspektywy wykonać. Nie powiem, żebym się dzisiaj wyspał, spałem jakieś 2 godziny. Zawsze te zdjęcia o wschodzie słońca są najbardziej eksploatujące, najbardziej męczące fizycznie, ale też najczęściej wynagradzają te trudy później, ponieważ wschody słońca są naprawdę piękne. Wyspałeś się? Pewnie. A ty? A jak? Dojechaliśmy i trochę jest mgliście, nie powiem, że nie. Że możemy zaraz powoli wchodzić do samolotu i rozgrzewać się. I jak zwykle, mimo że wyszliśmy wcześniej, żeby być przygotowanym na wszystko i mieć czas, zaskoczyło nas nieotwierające się okno. Trochę nam to czasu zajęło, no a teraz trochę nie ma widoczności, żeby wystartować. Ale zaraz się powinno poprawić. Słuchawki dla ciebie mam. O, fajnie. Miło z tej strony. Coś mi się tam wydaje. Wołowinka na drogę. Co? To się może później przydać. No i wystartowaliśmy, a pod nami rozpościera się piękny krajobraz porannych mgieł nad okolicznymi wsiami. Niestety, nie wykonaliśmy jednego telefonu i nie uda nam się podlecieć tak blisko Warszawy, jakbyśmy chcieli. Co więcej, przygotowanie zajęło nam tyle czasu, że słońce już dawno wstało i wschód słońca po prostu za nami. Co gorsza, kamera GoPro, którą przymocowałem na przystawkę, odpadła, tyndając mętnie na sznurku za skrzydłem. Postanowiliśmy, że wylądujemy. No i to jest taki moment, kiedy człowiek musi przełknąć taką pewnego rodzaju gorycz. W ogóle to jest taka mieszanka różnych emocji. Rzadko chwalimy się tym, co się nie udaje. Nawet jeżeli to jest niezależne od nas. Ja do tej pory takich rzeczy nie pokazywałem. Ale może warto, żebyście też zobaczyli, że to nie jest takie proste, jeżeli to całe latanie, no, ten cały projekt.
nie wiem co powiedzieć, no po prostu nie wiem co powiedzieć. Może jutro nam się uda to powtórzyć, może nie. Zobaczymy. Generalnie to nie miałbym nic przeciwko przesuwaniu tych zdjęć, planowaniu i tak dalej. Gdyby nie to, że po prostu gonią nas terminy. Chcemy wydać ten album za 2 miesiące. Słuchajcie, no i taka sytuacja. Jednym słowem dupa. Nie wykonaliśmy jednego telefonu, z oknem było coś nie tak. Już się zrobiło bardzo jasno słońce, jak widzicie. Za mną jest już bardzo wysoko, więc odpuściliśmy lot. No i te zdjęcia w Warszawie, o wschodzie słońce, to miała być taka sesja. No, jedna z ostatnich i ostatnia póki co na pewno w tym mieście. Cóż mogę dodać? No nie powiem, irytujące jest też to, jak się pomyśli, ile kosztów coś takiego generuje, bo wypożyczyłem obiektyw jeden, który kosztuje za dzień 200 zł, więc jeżeli będę to chciał przedłużyć o jeden dzień, no to już jest dwa razy tyle, nie mówiąc o 20 minutach czy 15, które spędziliśmy w powietrzu. No i właściwie bezczynnie, bo nic się nie udało takiego sfotografować, nie byliśmy nad Warszawą. Trochę te poranne mgiełki tutaj ładne, no ale, że tak powiem, nie o to chodziło. Jedyny plus jest chyba taki, że w żaden inny sposób nie zebrałbym się, żeby wstać tak wcześnie rano, więc teraz będę mógł wrócić do domu i od 7 rano robić same kreatywne i pożyteczne rzeczy. No co mogę zrobić? No nic nie zrobię. Jedyne co mogę, to mogę się z tym pogodzić i już. Więc powoli się godzę. No i cała zabawa od nowa. Warszawa, wschodzie słońca, podejście drugie. Dzisiaj są dużo lepsze warunki niż wczoraj. Nie ma mgły, więc będzie można szybko wystartować. Zobaczcie, jakie są kolory. A my musimy szybko zatankować samolot. I fiu. Nie wiem, czy mnie słychać, ale tak naprawdę bardzo się cieszę, że może mnie nie być słychać, tylko co dużo działa silnik. Ponieważ przed chwilą okazało się, że jakieś światła były włączone przez całą noc i akumulator mógł wypaść, nie padł. Czekamy, aż samolot się dotankuje za chwilę. No i ruszamy, bo za mną po prostu coś pięknego się dzieje i mam nadzieję, że nad Warszawą będzie jeszcze lepiej. Kilka minut przed startem pojawił się kolejny problem. Radio nie chciało z nami współpracować przez chwilę, ale szybko udało nam się je naprawić i zmierzaliśmy na pas startowy. Czym prędzej wystartowaliśmy i gnaliśmy nad Warszawę, bo z minuty na minutę robiło się coraz jaśniej. Pełny nadziei zacząłem wypatrywać zarysowań warszawskiego skyline'u, ale na tym etapie i z tej odległości jeszcze nie było go widać. Powoli zaczynało już świtać, a Warszawa wciąż kryła się gdzieś na horyzoncie. Momentami wydawało mi się, że ją dostrzegam, ale to równie dobrze mogło być tylko moje wyobrażenie. Kiedy nad horyzontem pojawiło się słońce, zaczęliśmy dostrzegać pierwsze startujące z okęcia samoloty. Jeden z nich leciał prosto w stronę słońca. W końcu wieżowce zaczęły być już bardzo dobrze widoczne, a w połączeniu z kontrą, jakie dawało im wschodzące słońce, wyglądały, jakby znajdowały się w zupełnie innej strefie klimatycznej. Obleciliśmy Warszawę od zachodu i przeleciliśmy przez Wisłę na północy miasta. Mimo, że ujęcia Warszawy wykonane nad Pragą nie były dla mnie niczym nowym, to jednak złociste światło, jakie dawało wschodzące słońce, stworzyło naprawdę niesamowity klimat. Przy okazji dostrzegłem z góry kilka nowych, ciekawych inwestycji, takich jak Muzeum II Wojny Światowej na terenach Cytadeli Warszawskiej, Centrum Praskie Koneser czy budowę Mostu Południowego. Ponieważ miałem ze sobą obiektyw o ogniskowej 400 mm, postanowiłem wykonać zdjęcie, które od długiego czasu chodziło mi po głowie.
Odlatywaliśmy od Warszawy na południe, a ja przez tylną szybę sprawdzałem, czy jesteśmy już w odpowiedniej odległości. Kiedy byliśmy już dostatecznie daleko, poprosiłem Olka, żeby zawrócił o 180 stopni, a ja mogłem uchwycić warszawskie wieżowce pomiędzy pylonami mostu Siekierkowskiego. No i po locie. Dzisiaj się udało. Udało się. Przyznam, że no, spodziewałem się, że uda się polecieć trochę bliżej tej Warszawy. Tak bardzo ją okrążyliśmy, no ale no wiadomo, to jest największe miasto w Polsce, więc żeby tam się w ogóle wbić. Nawet to, że podleciliśmy tak blisko, to jest już no, nie tak często spotykane. O, za mną tutaj widać, o, tutaj mocowanie, które wykonałem. Pokażę wam, o, na GoPro. GoPro wytrzymało całą podróż. Naklejka jest dużo lepsza od przystawki. Oczywiście wszystko jest zabezpieczone trytytkami, których wziąłem ze sobą całą garść. Na wszelki wypadek, bo trytytka trzyma generalnie cały świat w całości. Obiektyw 100-400, którym wykonałem chyba 90% zdjęć, naprawdę dawał radę. Żałuję, że go musiałem wypożyczać i że za 2 godziny muszę go oddać, bo jeszcze by się przydał. Pora odkleić moje cudowne mocowanie. O kurna, jak się trzyma. No, prędzej odkleję kamerę niż samo mocowanie. Lecieliśmy dokładnie przez godzinę 20 minut. Zobaczcie, jak zmieniło się niebo za mną. Tę godzinę i 20 minut temu było jeszcze pomarańczowe, takim, w takim intensywnym kolorze, jakbym w Photoshopie trochę przegiął z obróbką, co tak to niebo wyglądało. I to by było na tyle. Jak widzicie, nie jest łatwo. Dajcie znać, jak podobał wam się ten film. I koniecznie subskrybujcie nasz kanał i śledźcie Poland on Air. Kolejne loty przed nami. Strzała!